Zawsze radzę tym, którzy chcą robić badania kliniczne za pieniądze, aby przemyśleli to jeszcze raz, jeśli mają inne opcje. Nie płacą zbyt dobrze za to, przez co muszą przejść, a skutki uboczne mogą być zabójcze. Zazwyczaj wszystko, co testujemy, powoduje u pacjentów ból głowy lub łagodne nudności, ale czasami może być gorzej. Jednak nic, co widziałem przez kilka lat monitorowania takich badań, nie było tak złe jak to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Uczciwie rzecz biorąc, próbowałem ich ostrzec. Na każdym spotkaniu zarządu poruszałem kwestię konieczności zaprzestania cięcia kosztów w testach i rozwoju szczurów laboratoryjnych. Jednak wyżsi rangą mieli to swoje nadmuchane do granic możliwości eko. Zawsze mówili, nasi naukowcy wiedzą co robią i jestem tu dopiero 3 lata, a inni przełożeni są tu od ponad 10 lat i żaden z nich nie narzeka. To było bardziej niż frustrujące i wiedziałem, że w końcu efekty takiego podchodzenia do tematu dadzą o sobie znać. Nie sądziłem jednak, że będzie to coś tak wielkiego. Wszystko zaczęło się w zeszły poniedziałek. Rozpoczynaliśmy badania kliniczne nowego leku na chorobę serca o nazwie Albacil. Miał być reklamowany jako przełom w leczeniu choroby, w szczególności biorąc pod uwagę zauważalne zmiany w organizmie w ciągu zaledwie kilku dni. To dość szybko jak na lek. I przyznaję, że byłem ciekaw, czy to prawda. O ile wiem, przeszedł tylko jedną rundę testów, a teraz miała miejsce pierwsza seria testów na ludziach. Wyniki badań na szczurach były pomyślne, ale nie mieliśmy w nie wglądu, co było standardową procedurą, więc w tamtym czasie nie myślałem o tym w ogóle. Była to dość zróżnicowana grupa osób. Wiek wahał się od 12 do 80 lat, a zaawansowanie przypadków wahało się od wczesnych objawów choroby do osób, którym zostało niewiele życia. Każde z nich było tam jednak z tym samym celem – przyspieszenia leczenia i z nadzieją, że uda im się wygrać z chorobą. To było uczucie, które mogłem poprzeć i które podsumowało, dlaczego zdecydowałem się zostać superwajzorem badań klinicznych. Ten konkretny test miał trwać tydzień. Zapewnialiśmy pacjentom pokoje do pobytu i 3 posiłki dziennie. Pozostali 2 przełożeni mieli pracować odpowiednio od 8 do 16 i od 16 do północy. Ja miałem być tam na nocną zmianę. Nie chciałem pracować nocą, ale nadeszła moja kolej, a wszyscy inni przeżyli to przede mną, więc nie miałem zbyt wiele do gadania. Oczekiwano, że lek zacznie działać 3. dnia, co oznaczało, że musieliśmy monitorować poprawę pacjentów przez cały tydzień. Szczerze mówiąc, brzmi to prościej niż jest w rzeczywistości, a to dlatego, że nie wziąłem pod uwagę zachowania pacjentów. W każdym badaniu klinicznym w naszej firmie pacjenci podpisują umowę, w której stwierdzają, że nie mogą wyjść, dopóki okres testowy się nie skończy. Oczywiście z klauzulami dotyczącymi ewakuacji medycznej i tym podobnymi. Tak między nami, myślę, że jest to w jakimś stopniu niezgodne z prawem, ale przełożeni nie narzekają, a do tego zatrudniają mnóstwo ochrony, aby upewnić się, że wszyscy zostaną u nas na miejscu do końca badań. Ludzie nie lubią czuć się uwięzieni, a pacjenci często wszczynają bójki i stają się agresywni, jeśli powie się im, że nie mogą wyjść. To najtrudniejsza część każdego badania, a w przypadku tego leku, który najwyraźniej był tak ważny, spodziewaliśmy się jeszcze gorszego zachowania, zwłaszcza jeśli okaże się, że to porażka. Pierwsza noc przebiegła całkiem gładko. Większość pacjentów traktowała mnie z szacunkiem, a ci, którzy mnie potrzebowali, nie byli opryskliwi. Tak jak zakładaliśmy. Nie widzieliśmy żadnych negatywnych objawów ani żadnych zmian w parametrach życiowych i w ogólnym stanie pacjentów.
To samo dotyczyło drugiego dnia, chociaż około 4 rano wydarzyło się coś dziwnego. Mój przycisk wywoławczy zadzwonił, kierując mnie do jednego z pokoi na drugim piętrze. Pacjentka przebywająca w tym pokoju była starszą panią w wieku około 60 lat z cięższym przypadkiem choroby serca. Była jednak kochana i od razu zaniepokoiłem się, że coś się stało, więc poszedłem na górę. Po wejściu do jej pokoju nic nie wyglądało na niezwykłe. Jej lampka nocna była włączona, a ona siedziała wyprostowana na łóżku, patrząc prosto na mnie. Podszedłem do jej łóżka i uklęknąłem, aby znaleźć się na wysokości jej oczu. Pani Margaret, co się dzieje? Czy wszystko w porządku? Gdzie są moje palce? Delikatnie mówiąc, byłem zdezorientowany. Spojrzałem na jej dłonie i wydawało się, że ma zwykłą liczbę palców. Nie mogłem powiedzieć, że słyszałem to wcześniej, więc pomyślałem, że najlepszym sposobem działania będzie zapewnienie, że wszystko jest w porządku. To zawsze dobry punkt wyjścia. Uspokojenie pacjenta. Pani Margaret, pani palce są tutaj. Nie widzę ich. Czy możesz sprawić, żeby wróciły na swoje miejsce? Podniosłem jej kościstą dłoń i policzyłem jej czerwone końcówki palców przed twarzą. Spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami i się uśmiechnęła. Och, są. Dziękuję, kochanie. Byłem zaniepokojony i natychmiast zacząłem łamać sobie głowę, żeby zrozumieć, co się dzieje. Czy ona ma halucynacje? Całkiem możliwe. Widziałem to wcześniej, choć nie na tyle, żeby myśleć, iż brakuje komuś części ciała. Czy to może być jakiś niezdiagnozowany problem zupełnie niezwiązany z Albacinem? Również możliwe. Postanowiłem, że skonsultuję się z innymi przełożonymi, kiedy ich znowu zobaczę i uwzględnię to w swoim raporcie. Dopóki pacjentka nie będzie w żadnym niebezpieczeństwie, nie będę mógł nic więcej dla niej zrobić. Nie panikowałem, aż do następnego dnia. Przez całą noc odebrałem 16 wezwań. Pod naszą opieką było w sumie 30 pacjentów, więc ponad połowa z nich odczuwała negatywne skutki leku. To jednak nie jest niepokojące. Przestraszyłem się, że każde wezwanie było takie samo. Wchodziłem do pokoju i nic nie wydawało się niezwykłe, poza tym, że pacjent wpadał w panikę. Palce u nóg, palce u rąk, języki. Każdy pacjent twierdził, że czegoś mu brakuje. Oczywiście nic tak naprawdę nie zniknęło, ale wyglądało na to, że stracili czucie w tych obszarach. Po pierwszych 4 telefonach skontaktowałem się z lekarzem dyżurnym, który przebywał w pokoju w innym skrzydle placówki. Był zirytowany, że dzwonię o tej porze. Ale szczerze mówiąc, nie interesowało mnie to i powiedziałem mu, żeby się zamknął i zszedł do mnie na dół. Razem zbadaliśmy wszystkich pacjentów i doszliśmy do konsensusu, że następnego dnia będziemy musieli zwołać nadzwyczajne zebranie. Lekarz nalegał, abym wziął sobie wolne i odpoczął po tym, z czym się zmagałem. Mówił też, że będzie opowiadał się za natychmiastowym zakończeniem testów. Teraz wiem, że nie powinienem był się zgadzać. Po spotkaniu otrzymałem telefon z informacją, że badania będą kontynuowane, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów na to, że którykolwiek z pacjentów jest w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. W tamtym momencie miałem już dość tego, że mnie nie słuchają. Zabrałem więc głos. Nie mogę już tego robić, Jim. Ci ludzie są ewidentnie w niebezpieczeństwie. Myślą, że tracą kończyny, a ty nie widzisz w tym zagrożenia. To wszystko jest w ich głowach. Jesteśmy o krok od wypuszczenia przełomowego leku. Jeśli to są skutki uboczne, nie możemy tego robić. To przeczy wszystkiemu, co próbujemy tutaj odkryć. Widzisz, nie możemy cię zastąpić w tak krótkim czasie.
Zostaniesz albo dopilnuję, żebyś nigdy więcej nie pracował w tej branży. Ta dyskusja jest skończona. Połączenie zakończyło się, a ja byłem wściekły. Nie mogłem pozwolić na to, żeby wyrzucono mnie z pracy, ale nie chciałem też patrzeć, jak ludzie cierpią, żeby utrzymać moją posadę. Postanowiłem, że wrócę, ale za każdym razem, gdy stanie się coś złego, zadzwonię po pomoc. Jeśli nie będę mógł przerwać badań, będę mógł przynajmniej mieć oko na pacjentów. Następnej nocy wszystko w końcu runęło. Każdy miał jakiś problem. Pewien mężczyzna przewlókł się przez korytarz, opierając się tylko na rękach, krzycząc, że brakuje mu nóg. Innego trzeba było obezwładnić, bo cały czas walił głową o betonową podłogę, twierdząc, że jego uszy i oczy zniknęły. Najgorsze jednak było to, co wszyscy mówili. Każdy twierdził, że coś nadchodzi, żeby ich zabrać, kawałek po kawałku. Coś pojawiało się w ich snach od kilku dni. Drwiło z nich, gdy leżeli tam bezradnie. Musiałem zadzwonić na lokalny komisariat policji, błagając, żeby przesłali funkcjonariuszy do budynku, żeby ci mi pomogli, walcząc przy tym, żeby nie płakać, gdy do nich dzwoniłem. Co ten lek musiał robić tym ludziom, że mieli tak gwałtowną reakcję? To musiała być wina leku. To był jedyny wspólny mianownik. Kiedy przyjechała policja, nie pomogli mi. Szedłem wtedy korytarzem, żeby im otworzyć drzwi. Wszystko za nimi nagle zrobiło się ciemne. Przyspieszyłem i spróbowałem otworzyć zamek, ale ten nie chciał się ruszać. Kiedy rozpaczliwie waliłem w drzwi, krzycząc o odpowiedź, usłyszałem spokojny, ale stanowczy głos. To był szef policji, który poinformował mnie, że budynek został objęty kwarantanną. Słysząc to, zakołowało mi się w głowie. Cofnąłem się i ledwo słyszałem kolejne słowa, które wypowiadał. Coś było bardzo nie tak. Wiedziałem o tym, ale najwyraźniej teraz było nie tak na taką skalę, że nie chcieliby ktokolwiek stąd wyszedł. Dostałem ścisłe polecenie, aby zostać za biurkiem i czekać, aż przyjdą lekarze. To było dla mnie całkowicie w porządku. W końcu czułem, że stojąc zaraz zwymiotuję, a wolałbym być blisko kosza na śmieci. Nie było łatwo zostać na miejscu. Krzyki dochodzące z pokojów stawały się coraz głośniejsze, podczas gdy ja obsesyjnie sprawdzałem godzinę. Walenie w ściany i drzwi było gorączkowe, jakby ktoś próbował uciec z pożaru. Ale potem wszystko ustało. Wszystko ucichło, a ja podniosłem wzrok znad rąk w szoku, a łzy spływały mi po twarzy. I wtedy zabrzęczał mój brzęczyk wywoławczy. Wezwanie pochodziło z zewnętrznego brzęczyka, więc pomyślałem, że zespół do spraw materiałów niebezpiecznych jest już na miejscu. Odebrałem i czekałem, aż ktoś zacznie mówić. Halo? Słychać było tylko odgłos oddechu. Halo? Dotarłem. Samo słowo nie było z natury przerażające, ale i tak poczułem się, jakbym miał zaraz zemdleć. To nie był głos szefa policji ani nikogo, kogo w ogóle znałem. Odchrząknąłem i odpowiedziałem, przyznaję, drżącym głosem. Kim jesteś? Wejdę. Po usłyszeniu tego wyłączyłem głośnik. Gdy słabo wstałem od biurka, pomyślałem o tym, co powiedział głos. Gdy rozmyślałem, kątem oka zobaczyłem, jak drzwi zewnętrzne skrzypią i się otwierają. Dźwięk ciała uderzającego o podłogę rozbrzmiał w korytarzu, gdy wszystkie inne dźwięki zniknęły z mojego umysłu. To nie był mężczyzna w kombinezonie ochronnym. Ani policjant, ani lekarz, ani nic, co kiedykolwiek widziałem. To powoli czołgało się w moją stronę. To było coś tak okropnego, że wolałbym być ślepym niż to widzieć.
Poruszało się na czterech nogach, które można by najdokładniej opisać jako kończyny, które zwisały luźno z gangrenową skórą i drżały za każdym razem, gdy uderzały o podłogę. Głowa tego czegoś ciągnęła się po podłodze, jakby jego kark został dawno temu złamany i zagoił się w tej pozycji. Przenikliwe oczy wpatrywały się we mnie, jedno kojąco niebieskie, a drugie uderzająco brązowe. Sylwetka tego czegoś wyglądała jak części ciała, które zostały pospiesznie zszyte w nadziei, że będą przypominać coś żywego. Kiedy nabierało oddechu, mruczało w niemal ludzki sposób. Z trudem przetworzyłem, co się dzieje, i powoli zrobiłem krok do tyłu w stronę dyżurki. Siedziałem tam i patrzyłem na to, jak zbliżało się do mnie. Budynek był zamknięty i nie było wyjścia. Zanim dało radę do mnie dotrzeć, zatrzymało się i przemówiło tym samym głosem, który słyszałem przez interkom. Boisz się? Tak, nie bój się, nie jestem tu dla ciebie. Przewarłem plecami do biurka, patrząc na stworzenie znad kolan. Otworzyłem usta, żeby krzyknąć, ale nic z nich nie wyszło. Podniosło palec z czerwonym czubkiem i wskazało na mnie. Spotkamy się jeszcze, tak, wiem to. Ty musisz zobaczyć jeszcze wiele, wiele rzeczy. Gdy łzy napłynęły mi do oczu, zamknąłem je. Widziałem, że światła zgasły. Czy to tylko nade mną, czy w całym obiekcie, gdy ciche buczenie nagle ustało. Otworzyłem oczy i przygotowałem się na spotkanie z horrorem. Znaleźli mnie nieprzytomnego na podłodze w gabinecie. Niestety mój stan nie był tym najgorszym. W każdym pokoju pacjentów zostały tylko zwłoki. Jednemu ciału brakowało nóg, innemu oczu i języka. Pani Margaret brakowało palców. Siedzę zamknięty w celi od dupy. Mówią, że to ja to zrobiłem. Mówią, że zabiłem ich wszystkich i że nie było żadnego potwora. Najgorsze jest to, że firma zeznaje przeciwko mnie. Mówi, że oszalałem w pracy i pękłem pod presją. Powiedzieli, że to musiałem być ja, ponieważ nie ma szans, żeby którykolwiek z pacjentów z grupy placebo miał halucynację. Autor opowiadania MK Matrix. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Czarna Polololo, Alexni TV, Ordinary Ozzy, Azza, Maciek Dwukropek D., Magda Grzegorzewicz, Lost Soul 82, Żelka, Utary Drejs, Kasia, Gons, Nocna Zmiana, Mati 101M, Haron Phoenix Jarson, Małgorzata Pac, Olivia, Kenai Getahaya, Euronemus, Sylwia Cze, Thanos oraz Shadow Ninja. Do usłyszenia.